strzelali do okopów, patrz! Trzymać ogień! Trzymać ogień! Druga linia ognia! Legiony wycofują się, osłaniamy was, wycofujcie się! Druga linia ognia! Ksiądz Skorupka wyszedł tam, jak ten krzyż jest, z krzyżem i do walki i prawity został ksiądz. Na środku wsi. To jest to miejsce, gdzie przyniesiono ciało księdza Skorupki. Moja mama dostała przekaz od swojej babci. Ja tylko wiem to, co one mi opowiedziały, że tu u nas na tym podwórku, no oczywiście tego domu nie było, było tu drewniane. Zostali przywożeni żołnierze, ci starsi rangą. Wiem, że ksiądz Skorupka, moja babcia opowiadała, że miała 3 latka, jak była ta bitwa. To było nie do opisania. Ten krzyż, który jest tam koło straży, to było jedno wielkie cmentarzysko. Nie wiem, czy to mieszkańcy, czy kto wykopał taki olbrzymi dół, i wszystkich tych zabitych, to nie było, że bolszewik, Polak, wszystkich razem rzucali i zakopali. Mój dziadek był takim gajowym i on zrobił gdzieś w lesie jakąś taką lepiankę, bo jak była bitwa, to oni tam się kryli. To opowiadała, jak jej mama trzymała ją za rękę, ciągnęła. To było tak usłane tymi wszystkimi trupami, że do końca życia będzie pamiętała, to były dzieci. I to wszystko porozpruwane, mówi, much niesamowite i nie można było kroka dać przejść, bo to leżeli jedni na drugich. Tak było strasznie dużo tych ciał. Niby, oj babcia, to dawno było, oj ten... Ale jak teraz babci nie ma, to ja sobie tak przypominam, tak jakby człowiek był na tych polach i widział. Jak nieraz wnuczki biorę, idziemy się tam pomodlić pod krzyż, ten wieczny odpoczynek, to tak jakby ci żołnierze byli tam, jakby ta bitwa była, jakby, no człowiek sobie wyobraża. Tutaj na tych polach ksiądz Ignacy Skorupka, trzymając krzyż w ręce, prowadził właśnie tych młodych harcerzy, młodych licealistów i gimnazjalistów do boju. Zginął od postrzału, miał 27 lat. Tutaj pokonaliśmy zalewę bolszewicką, odparliśmy bolszewików. Oni w popłochu uciekali tutaj z pól osowskich. Miejsce śmierci księdza Ignacego Skorupki jest po prawej stronie. Od tego krzyża widzimy na łące prywatnej brzozowy krzyż. To jest miejsce, które odszukało lokalne stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wizna 1939 za pomocą urządzeń skanujących odnaleźli miejsce, w którym poległ ksiądz Ignacy Skorupka. Z Archiwum Polskiego Radia. Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Aknowych, historyk z powołania i z wykształcenia. Zaścianki Skorupki znajdują się w obecnym powiecie sokołowskim, to jest dawna ziemia drochicka, od wieków tam Skorupkowie siedzieli. I dwaj członkowie rodziny Skorupków, dziadek księdza Ignacego Jana Skorupki i jego brat, brali udział w powstaniu styczniowym. A będąc klerykiem w Klębowie pod Warszawą, niedaleko te osoba późniejszej miejsca śmierci, sprawdza się jako kleryk na dwukrotnych praktykach u księdza Dąbrowskiego, zakłada tam tajny scouting, uczy chłopów spółdzielczości i prowadzi pracę w duchu, byśmy to powiedzieli, patriotyczno-narodowym. Poza pracą kapłańską, zarówno w Bogorodźcu pod Moskwą, jak i później w Klińcach pod Homlem, ksiądz Ignacy prowadzi pracę prefekta, czyli uczy religii, ale jednocześnie prowadzi pracę patriotyczną, organizuje polskie szkoły, od szkoły podstawowej po szkołę średnią, zakłada scouting. Między innymi właśnie w Klińcach dojdzie do próby zlikwidowania księdza Ignacego przez bandę bolszewicką i ksiądz Skorupka zaalarmowany zdołał się ukryć. Nazywam się Barbara Łucja Skorupka. To wszystko, co ja znam, to ja znam z opowiadań rodzinnych. Że był zgrabny, że miał dużo wdzięku, że miał piękne oczy, piękne ręce i w ogóle był uroczy jako człowiek.
Babcia była Maria Ludwika z Krokoszyńskich, to znaczy matka mojego ojca. Była tam pod osobem, bo tam mu siostry układały do trumny. To co wiadomo, że miał zerwany wierzch czaszki i był pokłuty bagnetami, tak że nie mogli go przebrać, tylko na tą sutannę, którą miał, założyły jeszcze drugą. To wiem od babci. A poza tym, no co tu mamy? To jest tygodnik ilustrowany z dnia 21 sierpnia 1920 roku. Trumna jechała na lawecie. Na czele orszaku niesiono na poduszce krzyż Virtuti Militari piątej klasy, który nadano mu pośmiertnie. Kondukt zatrzymał się przed operą, gdzie chór opery wykonał pienia żałobne. Pochowany został na cmentarzu powązkowskim. Na miejscu śmierci pod Ossowem postawiono krzyż pamiątkowy. We wrześniu 1919 roku ksiądz Korupka w stolicy pracował jako notariusz i archiwista kurii warszawskiej. Udzielał się też również w harcerstwie jako komendant chówca okręgu łódzkiego ZHP. Zabiegał o to, aby zostać kapelanem wojskowym. Został kapelanem garnizonu praskiego. I spowiadał żołnierzy idących na front. To jest tablica pamiątkowa pobłogosławiona przez papieża Polaka Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku miejsca śmierci bohatera wojny 1920 roku, kapelana 236 Pułku Legii Akademickiej, księdza majora Wojska Polskiego Ignacego Skorupki. Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, okaż miłosierdzie swoim sługom, którzy oddali życie walcząc w roku 1920 w obronie ojczyzny. Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli. Tutaj na tym cmentarzu spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Siódmego lub 8 sierpnia na własną prośbę został mianowany kapelanem lotnym 1 batalionu 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej Legii Akademickiej. Miejscem formowania się grupy była szkoła Władysława IV na warszawskiej Pradze. To tam gromadzili się studenci, gimnazjaliści i harcerze. Nazywam się Ewa González Pinto, pracuję w tej szkole. Uczę historii. Zaczęłam pracę, rozpoczął się taki nowy projekt dotyczący rozpowszechniania historii tego budynku wśród uczniów naszej szkoły. I to jest tak zwany Dzień Tradycji, związany właśnie nie tylko z patronem naszej szkoły, ale właśnie z pokazaniem historii od początku istnienia szkoły. 20 rok to też historia, z której szkoła jest dumna. Mamy tutaj tablicę poświęconą temu oddziałowi, który brał udział w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. I no właśnie przejdziemy pod salę numer 126, gdzie znajduje się właśnie tablica upamiętniająca udział uczniów w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Numer 126 jest salą katechetyczną. Ksiądz Skorupko był tutaj nauczycielem religii. Pamięci księdza Ignacego Skorupki, bohaterskiego kapelana posługującego w tej sali ochotniczym żołnierzom 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, skąd w dniu 13 sierpnia 1920 roku wyruszył z młodymi obrońcami ojczyzny na front i poniósł śmierć na polach Ossowa w dniu 14 sierpnia 1920 roku.
Z księdzem Skorupką uczniowie wyruszyli na te działania wojenne w roku 1920. Marcin Łaszczyński, historyk oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. To jest miejsce, w którym pod koniec lipca i na początku sierpnia tworzony jest pierwszy batalion 236 Ochotniczego Pułku Piechoty. To jest pierwszy oddział wojskowy polskiej armii, ściśle, że tak powiem, sensu stricte polskiej, albowiem w roku 18 to właśnie chłopcy, ochotnicy z Legii Akademickiej składali ślubowanie na Placu Saskim razem z Józefem Piłsudskim, które jakby tworzyło podwaliny Armii Polskiej. Numerek 200 dodawano do istniejących już pułków. I właśnie do tego pułku Legii Akademickiej dochodzą w 20 roku kolejni ochotnicy, bardzo młodzi ludzie, uczniowie tejże szkoły. W tym budynku powstaje pierwszy batalion właśnie 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i ci uczniowie prosto z ławy szkolnej idą do punktu werbunkowego i w kilka dni później wyruszają na front i walczą pod Osowem razem ze swoim duszpasterzem, księdzem Skorupką. Dzisiaj, w XXI wieku, wydaje się aż nieprawdopodobne, że w 1920 roku istniejąca niecałe dwa lata jako niepodległe państwo Polska, odrodzona w listopadzie 1918 roku, po 123 latach niebytu, niewoli, ucisku i zaborów, pokonała w Bitwie Warszawskiej największy kraj na świecie, imperialną sowiecką Rosję, rządzoną przez najbardziej krwawy i tyrański reżim, bolszewicki komunizm. Zwycięstwo Polski było jednym z największych w całej naszej tysiącletniej historii i stoi w rzędzie takich wielkich triumfów bitewnych jak Grunwald czy Wiedeń. Ważnym elementem tej wielkiej, zwycięskiej bitwy rozciągającej się na ogromnych połaciach Polski było to właśnie miejsce, Osów pod Warszawą, gdzie stoczono krwawy bój, który po raz pierwszy zmusił bolszewików do cofnięcia się zajętego przez nich terenu. Krzysztof Jaszczak, pełniący obowiązki dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury, Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To jest Izba Pamięci, tak można określić, bo jest tutaj za panią piękny obrus, na którym ksiądz Ignacy Skorupko odprawiał mszę świętą w Kiliańcach. Obecnie jest to teren Rosji. Ale też bardzo dużo rzeczy, które tu się znajdują, trafiły do nas, odnalezione na polach okolicznych. Ta izba powstała z inicjatywy mieszkańców oraz samorządowców gminy Wołomin w 2000 roku, kiedy w 80-tych latach nie mogliśmy świętować właśnie tej wielkiej bitwy, obchodzić rocznicy tutaj w Osowie, to mieszkańcy przechodzili przez ogrodzenia, dbali o to miejsce, miejsce pochówku naszych żołnierzy. Właśnie czeka na nas grupa dzieci, tak naprawdę z lata w mieście. Dzisiaj mamy dwie takie grupy i przybliżamy im historię. Żywą lekcję historii z rekonstruktorami, z ludźmi z pasją, którzy w swoich prywatnych zbiorach mają bardzo dużo pamiątek z tamtego okresu. Przyjeżdżają z tymi pamiątkami, bo to jest Izba Pamięci z inicjatywy mieszkańców i samorządowców. To jest miejsce, które żyje. Zapraszamy. A, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy dzieci. Co mówimy? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Osowie. Ja nazywam się Paweł Obłoza, jestem rekonstruktorem. Po mojej lewej jest mój kolega Darek Brzozowski, również rekonstruktor. Zajmujemy się odtwarzaniem sylwetek żołnierzy z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Kto mi powie, z którego roku to było mniej więcej? 1920, dokładnie. Mundur sukienny, czyli wełniany. Latem jest w nim gorąco, zimą jest w nim ciepło. Tak wyglądała taka typowa czapka, o której koniecznie trzeba wspomnieć, czapka Maciejówka. Czapka, którą nosił marszałek Piłsudski, jak widzicie to na zdjęciach archiwalnych, to jest to taka czapka właśnie szara bądź brązowa, one były w dwóch kolorach, z orzełkiem, z daszkiem
I taką czapkę też nosili legioniści, też nosili żołnierze odrodzonego Wojska Polskiego, dopóki nie wprowadzono takiej rogatywki. I teraz przechodzimy do najważniejszego. Czym żołnierz walczył? Mamy dwa rodzaje karabinów. Karabin niemiecki Mauser, wzór 1898. Broń bardzo dobra, praktyczna, czterotaktowa. Żeby go przeładować, wykonujemy cztery ruchy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mieści się w nim pięć naboi. Karabin bardzo dobry, bardzo celny. Jako ciekawostkę wam powiem, że do dziś dnia pozostaje w użyciu i na wyposażeniu. Dlaczego tutaj? Dlatego, że uważam, to jest najważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o Wołomin. Myślę, że powinniśmy być dumni, bo w rankingu bitew na świecie no to jest 16 albo 18 bitwa, dokładnie nie pamiętam. 18. 18, bo są różne rankingi. I myślę, że powinniśmy kultywować i pielęgnować to miejsce i przekazywać młodszym pokoleniom właśnie historię, gdzie odbyły się najważniejsze wydarzenia, jeżeli chodzi o nas, o Polaków, o Europę, bo zablokowaliśmy naprawdę tutaj pochód bolszewicki. A czym Skorupka za młodu, jak to się mówi. A pani jest stąd? Tak, ja jestem spod Wołomina. Wołomin jest jakby moją taką małą ojczyzną i okolice Wołomina. I uczę na co dzień historii w szkole podstawowej. Pradziadek mojego męża był ułanem, brał czynnie udział. Udało mu się szczęśliwie właśnie po tych wszystkich bitwach, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak również po bitwie warszawskiej wrócić do domu. I gdzieś ta historia właśnie też jest nasza rodzinna, tutaj małej ojczyzny, jak zarówno też dużej ojczyzny, czyli naszego kraju Polski, przepraszam. Za chwilę będziecie oglądali film tutaj, traktujący o tych wydarzeniach. 11 listopada 1918 roku odradza się państwo polskie. Odradzające się w listopadzie 1918 roku państwo tworzono właściwie z niczego. Dobry, nazywam się Paweł Obłoza, jestem od wielu lat rekonstruktorem. W latach 90., kiedy rodził się w ogóle ruch rekonstruktorski w Polsce, to nagle dotarło do nas, że możemy pojechać do tych miejsc, gdzie to się wszystko działo. Co więcej, spróbować poczuć się jak tamci ludzie. Na podstawie naszej wiedzy zrekonstruować wyposażenie, strój, świadomość tego, że uczestniczę w czymś wyjątkowym. Zbigniew Rowiński, Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi. Ze stowarzyszenia wyjeżdża na pokazy, piknik historyczny, gra Zostań ochotnikiem 1920 roku i rekonstrukcja bitwy w Osowie. Wyjeżdża aż 9 pojazdów historycznych. 57 rekonstruktorów w mundurach ochotniczej armii roku 1920, pana generała Hallera, ochotnicy harcerze, ochotnicza legia kobiet, sanitariat i cywile. Oczywiście z okazji 102. rocznicy bitwy warszawskiej, ogromnego zrywu Polaków, przypomnijmy, że 123 lata zaborów, wojna polsko-ukraińska, wojna o granice zachodnie, czyli powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, zmagania, jeżeli chodzi o Cieszyn, Orlęta Lwowskie i Przemyskie, więc tego wszystkiego było bardzo dużo przez ten krótki czas i za chwilę 14 lutego 1919 roku Bolszewia rusza na Europę i na świat. No my jesteśmy tak naprawdę opuszczeni strasznie tutaj. Czasami jak sobie tak myślę i patrzę na ten 39, patrzę na ten 1920, że to się tak często powtarza, że my pierwsi stajemy przeciwko tym tyraniom, tym oprawcom, którzy no mają tak skrzywdzić strasznie za chwilę świat. No i wtedy w 19 roku też sami tak naprawdę stanęliśmy na, proszę Państwa, no, przeciwstawieniu się pierwszemu totalitaryzmowi na świecie. Wiele osób mówi, że tak przebierają się jacyś tam, udają różne rzeczy, no więc tak i się bawią, tak, można też tak oczywiście użyć sformułowania. Jak kiedyś powiedział nasz członek stowarzyszenia, bardzo fajnie do kamery, bo pani redaktor powiedziała, czy wy jutro się już przebieracie i będziecie odtwarzać, proszę pani, my się nie przebieramy, my się mundurujemy. My wychodząc na pola Osowa 15 sierpnia, upamiętniając bitwę warszawską, część jest teatru, oczywiście, bo mamy to tak zagrać, tak pokazać, aby widzowie odczuli bitwę, poczuli tą tragedię, to wydarzenie. No, na pewno ten strach, który tam panował. Te setki młodych ludzi, którzy wyszli. Przypominam, że do ostatnich okopów w Osowie z porucznikiem Słowikowskim dobiegło 8 żołnierzy. Tu widzimy, przed chwilą właśnie kolega ciągnął wózek, który będzie tu dla
cywilów, którzy będą uciekać ze wschodu przed nawałą bolszewicką. Stoją już ustawione pojazdy w kolumnie. Właśnie tu jeden z członków stowarzyszenia niesie sanitarki dla sekcji sanitarnej, które dziewczyny od nas będą właśnie odtwarzały szpital w Ząbkach, który przyjmował mnóstwo rannych właśnie z pola Zosowa. Jeszcze parawan sanitarny na polu walki, który miał bolszewikom pokazywać, że no tam nie strzelamy, bo tam są ranni. Oczywiście bolszewicy całkowicie nie zwracali na to uwagi. Jeżeli chodzi o kotyliony, my tutaj oczywiście mówimy o kotylionach wojskowych, na których jeszcze jest przypięty orzeł. To oznacza, że ochotnik, żołnierz, który posiadał taki kotylion wraz z orłem, był w działaniu na froncie, a poza frontem nosił kotylion biało-czerwony. No i będziemy odtwarzać właśnie 236 Pułk Piechoty i no i właśnie kobiecy oddział, czyli OLK, Ochotniczą Legię Kobiet, no, która tak naprawdę powstała właśnie podczas tej wojny polsko-bolszewickiej. To kiedy jest już moment, kiedy zajmujemy miejsca, widzę w tych młodych ludziach ogromne spięcie, są przygotowani do działania, wielokrotnie oczywiście podbiegają, pytają po 4 razy o to samo, bo są ogromne nerwy, stres, a żeby to jak najlepiej wyszło, przypominam, że mamy tam prawdziwe konie, jazdę konną ułanów. Mamy tam pojazdy historyczne, mamy broń strzelającą, mamy pirotechnikę, czyli tutaj rzeczy związane z wybuchami, aby widz odczuł pole walki. Więc jest to naprawdę dla wielu ludzi ogromne przeżycie i wiele osób mówi: panie dowódco, jeszcze w życiu czegoś takiego w życiu nie przeżyłem. Jest to ogromne, niesamowite dla mnie, mówi, przeżycie stanąć tutaj na polach Osowa i wcielić się w rolę harcerza Pogotowia Harcerskiego roku 1920. Tutaj przez wiele lat pan Rafał Pazio, świętej pamięci pan Rafał Pazio, który zmarł w tym roku, dbał o każdy szczegół obchodów Bitwy Warszawskiej, ale na co dzień dbał o pamięć historyczną tego miejsca i tej najważniejszej 18 w skali świata Bitwy Warszawskiej, ocalenie Polski przed najazdem bolszewickim. Był stąd, był tutaj z okolic Wołomina, dokładnie z Duczek. Z archiwum Polskiego Radia. Rafał Pazio, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury, Park Kulturowy Ossów, Wrota Bitwy Warszawskiej 1920. Rok po wydarzeniach. Czytamy w Żołnierzu Polskim, że na terenie Ossowa odbyły się pierwsze uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską, bój pod Ossowem. Czytamy o tym, jak te uroczystości przebiegały, ale czytamy również, że było kilka tysięcy osób. Tak więc na pytanie, dlaczego w Ossowie upamiętnia się te wydarzenia, można tę odpowiedź znaleźć między innymi w mediach przedwojennych. Pan Rafał Pazio dbał o historię, dbał o każdy szczegół obchodów, o pamięć. Był też nauczycielem w liceum tutaj w Wołominie i jego pasja do historii, do ocalenia od zapomnienia osoby księdza Ignacego Skorupki, jego działania w tym celu, żeby upamiętnić właśnie księdza Ignacego Skorupkę, jak również generała Tadeusza Rozwadowskiego i inne osoby, które były bardzo ważne podczas Bitwy Warszawskiej. I tutaj to miejsce jest takim punktem historycznym tak naprawdę dla całego świata, bo tak jak wiemy z historii, to jest 18 bitwa w skali świata. Od budynku liceum Władysława IV, skąd wyszedł ksiądz Skorupka z młodymi ochotnikami, jest w linii prostej 15 kilometrów. Bolszewicy pod Wołominiem, Leśniakowizną i Ossowem mieli już otwarte bramy na zdobycie Warszawy albo na otoczenie wojsk, które biły się o Radzymin. Ten Radzymin przychodził raz z rąk bolszewickich do polskich, więc tutaj pod Ossowem powstrzymano tą nawałę bolszewicką. Warszawska to bez najmniejszej przesady, bo jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski. Chodziło o zniszczenie Polski. W Europie bolszewickiej nie miała prawa istnieć Polska niepodległa. Warszawa wzięta w kleszcze nie miałaby szans na ocalenie. Polska została sama. Musiała Rzeczpospolita strzelać brylantami. Bo to jest nasza historia. To właśnie miejsce. Ossów pod Warszawą.